Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy Was bardzo ciepło przy projekcie, który realizujemy tej jesieni. Jak pewnie Państwo wiedzą, te jesienne nasze projekty są dosyć e, mocno związane. Po pierwsze z e, działalnością Biblioteki imienia Stanisława Grochowiaka. Po drugie z projektami, które związane są z Biblioteką Jezu. Jedyną taką komórką, która Działa właśnie w Lesznie, a jedyną w Polsce, a może i w tej części Europy w ogóle. Te spotkania i te koncerty w tym roku związane są z biografiami. Rozpoczęliśmy od Krzysztofa Komedy, no bo mimo wszystko uważam, że komeda jest tutaj taką kluczową postacią. A wśród tych biografii, o których będziemy jeszcze Państwu opowiadali, ale jednocześnie łączyli to z koncertami i muzycznymi. Prezentacjami. Pojawią się Jerzy Milian pod koniec tego miesiąca. To taka gratka dla wszystkich miłośników muzyki Andrzeja Kurlewicza. Pewnie znamy wszyscy co najmniej kilka tych filmowych tematów. Natomiast polecam to szczególnie dlatego, że 29 października przyjedzie do Leszna Gabriela Kurlewicz, czyli córka Andrzeja Kurlewicza i Wandy Warskiej z psem. I będzie. Chyba nie jest. Nie wabi się on muzycznie. Natomiast myślę, że jest to szczególne dlatego, że Gabriela Kurlewicz przyjdzie specjalnie na spotkanie z Państwem. Specjalnie po to, żeby opowiedzieć o swoich rodzicach, o muzyce i o wszystkich tych ważnych kwestiach, które związane są z, ze spuścizną kompozytorską samego. Andrzeja Kurlewicza i Wandy Warskiej. Przygotowujemy jeszcze małą niespodziankę, ale myślę, że jeśli Państwo się zjawią i będą z nami, no to będziecie też świadkami wszystkich niespodzianek i tego, co przygotowujemy. Natomiast finał, skoro już tak skrótem idę, finał planujemy z Panem Dyrektorem 9 grudnia, będzie też bardzo szczególny. Wśród gości będzie Michał Wilczyński, który jest wydawcą największej ilości muzyki, czy też płyt z muzyką Jerzego Miliana. A jako taki element muzyczny, będzie to specjalny koncert wibrafonisty Benka Maselego, który przygotuje taki tribut dla Jerzego Miliana. Właśnie. Więc sporo tego nam się szykuje jeszcze w, w tym roku. Jeśli Państwo będą śledzili zapowiedzi na stronie internetowej, na profilu facebookowym, to z pewnością będziecie wiedzieli wszystkie szczegóły i spotkamy się. Pewnie w tych dwóch przypadkach, o których wspomniałem, spotkamy się na sali koncertowej biblioteki im. Stanisława Grochowiaka, bo ta sala wtedy pomoże nam także. W udźwignięciu całego trudu związanego z koncertami większych zespołów. Drodzy Państwo, ale dzisiaj spotykamy się tu w, także w bardzo specjalny sposób, bo bardzo chciałem, żeby nasz gość zobaczył także bibliotekę ratuszową, czyli połączenie swobodnej, kawiarnianej atmosfery przy kawie i tego, o czym dzisiaj będziemy rozmawiali, czego będziemy słuchali. Ale też ważne jest to, że dziś okazja jest także specjalna, bo będziemy wspominać Mieczysława Kosza, o którym chyba nie mówiliśmy w bibliotece podczas tych projektów nigdy. I w końcu, kiedy znalazły się te biografie jazzu w programie tegorocznej jesieni, uznałem, że koniecznie... Kosz powinien się pojawić, a skoro o koszu mowa, no to jedynym gościem mógł być jego biograf, autor znakomitej książki, Tylko Smutek jest piękny, pan Krzysztof Karpiński, który jest dzisiaj z nami. Drodzy Państwo, przywitajcie naszego gościa ciepło oklaskami. Panie Krzysztofie zapraszam zatem. Tak, to jest bardzo szczególne miejsce, więc kawa jest zdecydowanie. Dziś wskazana. Dzisiaj dodam, drodzy Państwo, że oczywiście mamy także od wydawnictwa książki, gdyby Państwo mieli ochotę taką pamiątkę, nabyć to jest to możliwe, a autor, czyli pan Krzysztof Karpiński z pewnością wpisze Państwu to, co zechcecie. Trochę na wyrost, mówię to Panie Krzysztofie, ale jakoś mam nadzieję, pokojowo to sobie potem poukładamy. Drodzy Państwo, Panie Krzysztofie, no to siądźmy w takim razie. Mikrofon dla Pana. Będziemy rozmawiać dzisiaj o Mieczysławie Koszu, o bardzo szczególnej postaci, jeśli chodzi o muzykę jazzową, ale nie boję się powiedzieć o jeszcze jednej ważnej kwestii, chyba najbardziej tragicznej postaci w historii jazzu. Nie tylko przez to, w jak tragiczny sposób Zakończyło się życie Mieczysława Kosza, ale również dlatego, że jego życie generalnie było pasmem życiowych barier i sztuki ich pokonywania. A jednak wśród tego całego życiowego nieszczęścia narodził się wielki talent, o którym mówi się do dzisiaj, że to być może ojciec w ogóle jazzowej pianistyki. W tym właściwym gatunkowym sensie, jeśli chodzi o polski jazz. Ale myślę sobie, że skoro dzisiaj mamy pana Krzysztofa Karpińskiego, to warto by tę historię rozpocząć od samego początku, bo pamiętam, kiedy ja nabyłem to, to pierwsze wydanie książki dotyczące biografii Mieczysława Kosza, która to książka potem posłużyła także jako kanwa, chyba mogę tak powiedzieć filmu Macieja Piprzycy, Więc od niej zaczęła się, albo też zaczął się taki renesans związany z Mieczysławem Koszem, przypominanie tej postaci, przypominanie tej muzyki, choć w latach 90. także pojawił się ten specjalny boks, o którym mam nadzieję dzisiaj wspomnimy, Polonia Records, czyli Stanisław Sobula wydał taki podwójny album dwukompaktowy, przypominając muzykę Mieczysława Kosza, no i też zachowało się kilka archiwalnych nagrań audiowizualnych, telewizyjnych nagrywanych z Mieczysławem Koszem, kiedy i gdzie i na których możemy Kosza zobaczyć jako grającego pianistę. Zaczynając od początku, drodzy Państwo, chyba powinienem zapytać Panie Krzysztofie, jak ta przygoda... W Pana biografii przecież szacownego członka polskiej Palestry się rozpoczęła. Mieczysław Kosz to postać szczególna i pewnie szczególne okoliczności spowodowały, że Pan się tą postacią w ogóle zainteresował. Tak, może zacznę od tego, że zwiedziłem dzisiaj bibliotekę tutaj u Państwa. Jestem pod wrażeniem. Widziałem no. Kilka miejsc. Miałem spotkania też w bibliotece, na przykład w Lublinie i w kilku innych miejscach. I tak pięknego miejsca nie, nie widziałem. Chociażby tutaj instrumenty, kontrabas, tutaj intumenty dente. No jest niesamowite. Aż muszę to rozpowszechnić w Polsce po prostu. Mówiłem Państwu, że jest pięknie i w pięknym miejscu się znajdujemy. Tak, rzeczywiście piękne miejsce. Natomiast Przechodząc do Mieczysława Kosza, tym z Państwa, którzy może nie wiedzą, Kosz nie żyje już wiele lat, zmarł w 1973, powiem tylko, że urodził się w 1944 roku, zmarł w 1973, więc żył zaledwie 29 lat, a zdziałał bardzo wiele, dlatego że zaczął, niewidomy przede wszystkim, zaczęło się od przedszkola dla niewidomych w Laskach, Następnie szkoła podstawowa i średnia szkoła muzyczna w Krakowie. Po czym gra w restauracjach zakopiańskich. Na początku jeszcze w kawiarni w Krakowie przez krótki czas. Później zakopane. 1967 to jest pierwszy festiwal Jazz Jamboree, już bardzo renomowany festiwal. I gra na tym festiwalu w Warszawie. 5 razy do 1971 roku. W międzyczasie występuje w konkursach zagranicznych, wygrywa konkurs w Wiedniu w 1968 roku, gra tam z Sergiuszem Perkowskim na perkusji, Jackiem Ustaszewskim na kontrabasie, więc zdobywa pierwsze miejsce, co jest niesamowite, a wtedy wyliczmy, to masz mniej niż 29 lat, bo to było 5 lat. Cztery, trzy lata, cztery lata wcześniej, prawda? Czyli Więc był właściwie bardzo młody muzykiem. Bardzo młody chłopak. I teraz, no, może jeszcze dodam, że urodził się nie chcę powiedzieć, że na, na, że na zapadłej wsi zamojskiej, ale rzeczywiście w małej wiosce dosyć daleko od Zamościa, bo tam chyba z 50 kilometrów. Na owe czasy to było odległość, nie do przebycia. Gdzie nikt nie widział portepiano, pianina. Sam się nauczył grać na akordonie i grał na tym akordonie całkiem nieźle. Nie udało mi się dotrzeć do nagrań właśnie z różnych powodów. Natomiast e, potem e, już cały czas mieszkał w Warszawie. Mieszkał w wielu miejscach, nie miał nigdy własnego mieszkania, wynajmował. I teraz przechodzę po tym krótkim wstępie Dlaczego ja się zainteresowałem? W latach 60. byłem studentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego i bywałem na koncertach jego. Bywałem na festiwalu Jazz Jamboree, i byłem na wszystkich właściwie festiwalach w tym czasie. 67-71 kiedy on grał i doskonale pamiętałem jego występy. I po skończeniu studiów nagle czytam w SuperEkspresie, że w centrum Warszawy, na ulicy Koszykowej, z trzeciego piętra wypadł młody człowiek, który się nazywa Mieczysław Kosz. I to mnie zdziwiło, zastanowiło, jak to się mogło zdarzyć. Znany pianista, występujący w międzyczasie, jeszcze nie dodałem, że w Wiedeń, następnie Menheim Gladbach w 1968. W 1968 Montreux w Szwajcarii i w 69 gra przez dwa tygodnie w klubie Cameleon w Paryżu, gdzie grywały takie sławy jak pianista Bud Powell, Miles Davis czy Thelonious Monk. I taki chłopak zapadł z zapadłej zamojskiej wsi, niewidomy, który no, grał z głowy, czyli z niczego. Do nut. Znał nuty w Braille'a, bo tak go uczono w szkole, ale Jezu nie gra się z nut, bo po prostu nikt tego nie zapisywał. Komponował i, i grał. I teraz nagle dowiaduję się, że zginął. Bywałem na koncertach, widziałem go. Zaczęło mnie to interesować. I teraz to się łączy z moim zawodem, ponieważ zajmuję się sprawami karnymi w sądzie apelacyjnym w Warszawie. To tej chwili, w tej chwili, wtedy byłem w sądzie rejonowym. Zaczął mnie interesować właśnie, jak doszło do tego wypadku. Wiedziałem, że w takich sytuacjach policja, milicja wtedy prowadzi postępowanie wyjaśniające. W związku z tym zadzwoniłem do prokuratury, umówiłem się z prokuratorem. No, Ja miałem takie możliwości akurat. Pojechałem tam i przejrzałem akta. To były niewielkie akta, z których wynikało, że w dniu 31 maja 1973 roku, czwartek, z okna trzeciego piętra przy ulicy Koszykowej, wtedy to była piękna, jeszcze przedwojenna, adres 35-37, wypadł Mieczysław Kosz. Zginął na miejscu skutek rozległych obrażeń wewnętrznych. Nie stwierdzono, cytuję, nie stwierdzono działania osób trzecich. I o godzinie 18, ten piękny czwartkowy dzień, stwierdzono zgon. No i wtedy się zaczęło, zacząłem się zastanawiać, no skoro wypadł, no to są dwie możliwości. Albo wyskoczył, popełnił samobójstwo, ale albo wypadł przypadkowo. I stąd się właśnie to wszystko wzięło. Przeprowadzona była sekcja zwłok, która niewiele tam wykazała. Jak pisałem drugą wersję książki, no to już tych jak nie było, bo już zostały zarchiwizowane i później zniszczone. Także już się niewiele można było dowiedzieć więcej. Tym bardziej, że z tego co pamiętam, bo notatki zrobiłem, wtedy jeszcze nie było ksorokopiarek tak jak dzisiaj, więc zrobiłem notatki i tam nie wynikało nic więcej. No, i to była kwestia, czy popełnił samobójstwo, czy wypadł przypadkowo. Ja wtedy jakby odłożyłem to adakta, ponieważ miałem za dużo zajęć i nie zamierzałem pisać żadnej książki. Po prostu zainteresowałem się, przejrzałem to akto, i na tym się właśnie skończyło. Ale jakoś przeczytałem znowu, ale to było już znacznie później, bo był rok 81, było chyba czy nawet później, 83. dziesięciolecie jego śmierci. I zobaczyłem reportaż Jazz Forum, że tam muzycy pojechali na jego grup w Tarnawadce. Tarnawadka to jest taka miejscowość na trasie z Zamościa do Tomasza Lubelskiego I tam był fotoreportaż i kilka zdań na ten temat. I wtedy ja postanowiłem tam pojechać i dowiedzieć się coś więcej. O tym mężczyźnie Koszu. Pojechałem tam, e, dotarłem do jego rodziny, wtedy jeszcze żyła jego, mama jego już nie żyła i ojciec, natomiast e, żył jego brat przyrodni, starszy znacznie od niego, i żyła e, żona tego brata, która chyba najwięcej na ten temat wiedziała, bo zacząłem od tego, dlaczego był niewidomy. To zawsze wszystkich interesuje, co się stało. Pamiętajmy, że był to rok 1944, wojna jeszcze trwała. Urodził się chłopiec, który miał problemy z oczami, ale nikt na to nie zwracał za bardzo uwagi. Nie było możliwości, żeby się wydostać z tej tarnawatki, a właściwie to ta, ta wieś nazywała się Sumin do na przykład do Zamościa. To była cała wyprawa, więc nie, to, to byli biedni ludzie, nie mieli pieniędzy. Ja później próbowałem tym śladem pójść, nawet byłem w Akademii Medycznej w Lublinie, żeby zbadać te kwestie. Żadnej dokumentacji już nie było. To już był koniec lat 80., właściwie. Żadnej dokumentacji nie było. Wiedziałem od rodziny, że przeszedł operację, tylko oni nie pamiętali, czy to była katarakta, czy wrodzona jaskra. Twierdzili, że to była katarakta. Za późno zrobiona operacja, nie było lasera jeszcze i tych możliwości, i on powoli tracił wzrok. Mniej więcej jak miał jakieś, według moich wyliczeń, 11-12 lat, stracił całkowicie. On go tak sukcesywnie tracił. Więc to był człowiek, który nie mógł się z tym pogodzić. On kiedyś widział i przestał widzieć. I on do końca życia się z tym nie pogodził. Później jak mi opowiadano, to rano jak się budził, to nie otwierał oczu, bo wydawało mi się, że może dzisiaj już ujrzy świat. Także mietek świata nie widział, ale świat zauważył jego jak się okazuje. Więc to były takie początki. No jak człowiek się wciągnie i prowadzi takie własne śledztwo, to... Te informacje się poszerzają systematycznie. I doszedłem do wniosku, że może warto napisać jakiś artykuł do Just Forum, właśnie. I od tego się zaczęło. Jak już zebrałem dosyć dużo informacji na jego temat, to napisałem do Just Forum taki no, większy artykuł. Oni dołączyli jakieś zdjęcia. No i sam Paweł Brodowski, redaktor naczelny, mnie namówił, żeby. Może coś więcej z tego wyszło, jeżeli mam jeszcze jakiś materiał nieopublikowany? No i tak się złożyło, że to mnie wciągnęło, zacząłem zbierać, zbierać, zbierać. I w 90 roku po raz pierwszy wydana została ta książka niebieska. No a później cały czas właściwie, zbiera... jak były rocznice śmierci, no to, to pisałem o tym w Jazz Forum. I w rezultacie wydańso-literackie postanowiło wydać drugą wersję tej książki, taką poszerzoną, w 2017 roku, jeżeli dobrze pamiętam. I to było to związane z filmem. Tutaj wspomnieliśmy o filmie, więc ja tutaj mam akurat, żeby dokładnie to powiedzieć, powstały trzy filmy o Mieczysławie Koszu. Pierwszy w 1981 roku już. To był film Krzysztofa Riga, żyjącego już, pod tytułem w Kosz. Ja obejrzałem ten film w Filmotece Polskiej, wtedy były takie możliwości, dzisiaj są to... to pan Andrzej więcej na ten temat wie. E, obejrzałem ten film. Tam się wypowiadali muzycy. To był taki jakby reportaż w zasadzie, że wypowiadali się muzycy, jak to było, łącznie z tym, e, co się z nim stało. Czy popełnił samobójstwo? czy nie powołanie samobójstwa, czy wypadł. To zaraz do tego przejdę. Drugi film to był już w 2007, 2007 roku Roberta Kaczmarka, znanego tutaj, bo on szereg filmów nakręcił o komedii. wcześniej. Esencja dzisiaj, na... szef, dzisiaj szef Filmotyki Narodowej. Tak, tak jest. Esencja nastroju, to byliśmy na takim spotkaniu nie tak dawno. E, Esencja nastroju, no i Macieja Pieprzycy, Ikar, Legenda Mietka Kosza 2019. Główne role Piotra Damczyk, Dawid Ogrodnik. Film z tego co wiem się podobał. Byłem kilka razy, widziałem ten film. W Gdyni zdobył nagrodę. No i ludzie byli zainteresowani no, życiem młodego człowieka, życiorysem też. I teraz na temat tej śmierci jeszcze. Na przykład Krystian Bordacki, no, wytrawny dziennikarz, dzisiaj już emeryt i ciężko schorowany, więc się nawet nie wypowiada, ale był wtedy na tym spotkaniu w Finie. Więc on twierdził, że jego zdaniem to było samobójstwo. Ja się z tym nie zgadzam. Po pierwsze, miałem wgląd w akta prokuratora. Widziałem e, protokół Seksy ZWO, a na tym się znam, bo całe życie to robię. Znaczy, sądzę sprawy tego typu. E, druga kwestia to, to, że to był dzień 31 maja, czwartek. Oni wrócili z Gorzowa Wielkopolskiego. E, Kazie Jonkisz-Perkusista. Mietek i każdy go odprowadzał do domu. Poszli do, do domu, to było na trzecim piętrze, na ulicy Koszykowej, piękna Koszykowa, bo to dwie nazwy, ma dwa adresy. I siedzieli, rozmawiali, odprowadzili go po prostu, bo Mietek sam się nie poruszał. I pili wino, bo to wynikało też z protokołu. Jakiś tam alkohol, ale nie były to jakieś ilości niesamowite. I właściwie tyle wiemy, bo nie było świadków tego wydarzenia. W związku z tym postanowiłem skontaktować się z właścicielką tego mieszkania. I ja byłem w tym mieszkaniu przed wydaniem pierwszej książki, czyli rok 1989. Pani Jadwiga Dąbrowska jeszcze żyła, oczywiście. Mąż też, ale męża nie było, bo wyjechał, wyprowadził się, jakoś tak to było. I ona mi powiedziała, że nie było jej w domu wtedy, kiedy Mietek wypadł. Natomiast był mąż i też nie, nie widział, bo był w kuchni. Mietek miał swój pokój, już miał pianino, więc ćwiczył sobie na pianinie. Po godzinie 17, kiedy Kazio Jankisz, nie pamiętam, jeszcze dwóch kolegów jakiś wyszli do domu, to przyszła jego narzeczona, pani Ewa Łukasik, która przygotowała mu ubranie na następny dzień, bo miał wystąpić na 1 czerwca na festiwalu na wokalistach jazzowych w Lublinie wtedy. I mówiłem, rozmawiałem z nią, teraz jeszcze przed filmem wcześniej i powiedziała, że nie widziała żadnych oznak. No, oni się rozstali. Ona musiała pojechać, miała małe dziecko. To była pani po rozwodzie. I, 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 była, sympatyzowali ze sobą. Zmierzało to w kierunku małżeństwa. No i wyje, pojechała do domu, do swojego. On był przygotowany. Rano koledzy mieli po niego przyjechać, więc ona w ogóle uważa, że jest, że jest niemożliwe. No to jest taka ciekawostka, panie Krzysztofie, jeśli mogę wtrącić, bo yy, wspomniał pan o tym, Gorzowie. A okazało się, że te kilka dni przed śmiercią, skoro o śmierci akurat teraz mówimy, czyli trochę od tyłu zaczęliśmy tę opowieść, yy, kilka dni przed śmiercią yy, kosz grał nie tylko w Gorzowie, ale również w Zielonej Górze, a ja pochodzę z Zielonej Góry. I kiedy pisałem książkę o historii Jezu w Zielonej Górze, to oczywiście ten wątek także się pojawił. Majowy pobyt. Kosza w Zielonej Górze. I pamiętam, jest takie środowisko skupione wokół fanów jazzu w Zielonej Górze, i pytałem ich, jak oni to wspominają. Oni chodzili na wszystkie koncerty. I oni z kolei mówili mi, że to, co zobaczyli, było jakąś strasznie dramatyczną sytuacją. Kosz skarżył się na swoje życie, płakał, był rozbity, i oni uważali, że jest w jakiejś głębokiej depresji. Pocieszali, rozmawiali, z nim on został na noc, ale wszystko to wspominali właśnie w taki sposób, że widzą człowieka, który pogrążony jest w depresji bez właściwie żadnego konkretnego powodu. I potem, kiedy czasami docierałem do jakichś relacji czy materiałów o tym, że Kosz, jak pan mówi, nie pogodził się nigdy z tym, że przeszedł przez swoje dorosłe życie nie widząc. Ale słysząc za to, i to bardzo dobrze, miał z tą akceptacją własnego stanu wielki problem. Ale myślę sobie, że, że jednak przez jego życie przewinęło się jeszcze kilka innych osób. I pamiętam też taką moją rozmowę. I o to bym chciał pana spytać z Marianną Wróblewską mówiło się również o Mariannie Wróbleskiej, że. Przepraszam, to są plotki oczywiście, ale te plotki czasami prowadzą nas do wątków, które układają się w całość, że to była wielka przyjaźń, ale może był to romans. Nigdy Marianna Wróblewska tego nie potwierdziła, ale jednocześnie o tym zawsze mówiła to bardzo tajemniczo, że to rzeczywiście był taki szczególny związek artysty z artystą, czy też wokalistki z akompaniatorem, który robił to najlepiej. Wspominała, że na Horny. Czasami zastępował Mieczysława Kosza, Włodzimierz Nachorny, drodzy państwo, zastępował Mieczysława Kosza, kiedy ten nie mógł lub z jakichś innych powodów nie mógł uczestniczyć w koncercie. Ale właśnie Marianna Wróblewska, czy ona nie byłaby osobą, która mogłaby ten obraz depresyjnego charakteru Kosza jakoś rozjaśnić? Rozmawiałem z, z Marianną Wróbleską wtedy i teraz. Wtedy rozmawiałem i jest jej wypowiedź na ten temat. Po prostu nie wiedziała, czy to mogła być depresja, czy nie. Do tej depresji jeszcze przejdziemy. Natomiast ja ją pytałem wprost. Czy to była tylko przyjaźń, czy jak w piosence mówią, przyjaźń czy kochanie, prawda? No jednak. Więc zapytałem wprost. Mówiła, że nie, że nie, akurat nie. Że to było... On był związany już z Panią Ewą. i to nie była miłość platoniczna, bo to nie ma tego w filmie, ale, ale rozmawialiśmy. Byłem z Piotrem Adamczykiem, który grał tam Adama Makowicza w tym filmie i, i byłem z Ogrodnikiem, który grał mieczowa Kosza u niej w domu i z reżyserem. I rozmawialiśmy po prostu wprost, a młodzi ludzie, tak tacy jak og e, Ogrodnik, nie mają żadnych zahamowań, tym bardziej, że mają zagrać kosza. No więc on jest aktorem, tam nie ma tematów tabu. Więc ja wiem w 100%, jak to było. Marianna zaprzeczyła. Też e, byłem u niej w domu, piliśmy drinka, bo e, chciała, żebym o niej napisał e, coś więcej, ale ja no nie mam na tyle czasu. W związku z tym y, skierowałem ją do takiej mojej znajomej, która okazała się, że nie potrafi tego zrobić, a polecił mi ją wodek Pawlik i twierdził, że no ale jakoś nie uda, Może nie chciała, nie wiem. W każdym razie. Y, I tam, jak przy okazji mówimy o Marianie Wróblewskiej, bo ona tu jest w książce, to Marianna y, y, współpracowała z Nahornym. Oni jeździli na te zagraniczne takie. No, to dzisiaj jeżdżą w duecie. Do knajpę, no, tak na Szczerze mówiąc, Szwecji. Tak, bo zdjęcia zdjęcia pokazywała, tylko że to były zamieszłe lata 60. Wtedy Marianna, skoro pan pyta, no to, to była bardzo atrakcyjna kobieta wtedy. Dzisiaj jest bardzo dorosłą panią i był koncert jej niedawno w Ożarowie, tam jest taka duża sala prywatna. I pan, ten właściciel, organizuje koncerty jazzowe. Byłem tam zaproszony na, na kilka i niedawno ona akompaniował jej, tym razem Wojtek Kamiński. Ale w pierwszej części na horn występował też. Także tak to wygląda. Natomiast przechodząc do, do tej depresji. Ja słyszałem o, tych, o tej depresji jego, że miewał takie stany. Ktoś to określił w ten sposób, że jego kolega miewał stany nie dające radości. Dobre określenie, takie trochę od tyłu. Więc rozmawiałem z Mietkiem Mazurem, to jest pianista, który grał w Ragtime Jazz Band i w tych, z Heniem w tych różnych zespołach. Niestety doznał udaru miesiąc temu i odwiedzam go, ale jest już nie, nie do życia właściwie. Więc on mi opowiadał, że wracali z owego Gorzowa nie wiem czy w tym dniu, czy w innym, bo już tego nie pamiętał, chyba w innym dniu. I rozmawiał godzinami jazdy autobus, autokarem z tego gorzewa do Warszawy. I mówi, on ma inne zdanie. Mówi, że pogodny człowiek, dowcipny, opowiadał dowcipy i w ogóle rozmawiali o muzyce, o. Pianistyce Arta Teituma, Kisa Dżareta, bo on, tych ubiła Bila Evansa przede wszystkim. I o tym rozmawiali i w ogóle nie zauważył tego. Natomiast Krystian uważał, że był depresyjny, że jeszcze w dodatku nadużywał alkohol. W filmie jest to tak pokazane. Prawdzie byłem konsultantem tego filmu, ale akurat ona, ten film nie jest wyprodukowany. Na kanwie może tak, ale z inspiracji raczej tej książki, i on nie jest według tej książki tutaj. Są, reżyserzy nie chcą tego robić z różnych powodów, natury prawnej, takiej czy owakiej. Osoby zatem uważają, że wszystko sami zdobyli te informacje. Zazwyczaj tak to wygląda. Natomiast e, tutaj e, w tym filmie jest taki moment, gdzie on wychodzi, na balkon, a właściwie na poręcze, i oni wszyscy z przerażeniem patrzą, a tam te trzy piętra w dół. Były takie momenty podobno, ale na pewno nie na gzymsie jakimś. Tylko opowiadał mi Jan Taszyn Wrublewski, znany powszechnie muzyk, który gdzie kosz grywał w jego fartecie po prostu. I on mówi, że on. Zawsze mówił: Jestem ptak, który się nazywa kloszyca, będę latał. I jak na przykład jechali pociągiem, to on się wychylał przez okno. Prawdopodobnie czuł się wtedy wolny, swobodnie. Przecież sam się nie poruszał, nie potrafił. Są niewidomi, którzy chodzą z laską, mają ciemne okulary. On przez wiele lat nie, nie potrafił założyć okularów, mu to przeszkadzało. Laski nie używał. Nawet Bogdan Wells. Kontrabasista z Krakowa, który grał z nim, grywał z nim wcześniej, opowiadał mi, że kupił mu w prezencie psa przewodnika. To się skończyło na tym, że tak wiedział lepiej, i szedł w lewo, pies w prawo. Więc to się z kupy nie trzymało. On sam, sam na obiad nie wyszedł tam z tej koszykowej, już to był ostatni punkt, ostatnie miejsce jego zamieszkania jeżeli koledzy nie przyszli. Ale przecież jest masę niewidomy, niewidomych. Sąd w Warszawie jest niedaleko ulicy Konwiktorskiej, gdzie jest Polski Związek Niewidomych. Ja tam też dotarłem tak przy okazji. Mi się przypomina, że Mietek to był odczytany facet. On korzystał z tej biblioteki Braille'em. Nawet ta jedna książka została gdzieś, gdzieś u mnie e, po nim. Bo przy okazji jeszcze powiem, że jak byłem u tej pani Dąbrowskiej w, w tym mieszkaniu, to ona mówi to niech pan zajrzy do tego pokoju, gdzie on mieszkał. Tam nie, nikt od tamtego czasu nie był, minęło 10 lat. Ja tam wszedłem i to jeszcze na temat tej depresji, właśnie ewentualnego samobójstwa. Tam jest tak, że są te skrzydła balkonowych drzwi, nie ma balkonu, tylko jest bariera, która mnie, wysokiemu człowiekowi, sięgała do kolan, a on miał 155 cm wzrostu, to jemu trochę wyżej ale moim zdaniem można było wypaść. Można było wypaść. Można było się pomylić. I prawdopodobnie tak było. Po latach znalazł się świadek, który widział, że on kurczowo próbował się złapać za skrzynkę od kwiatów i z tym wszystkim spadł. Więc ja nadal uważam, że, że to nie było samobójstwo. Jego rodzina, szczególnie jego bratowa, która była bardzo, żyła jego sukcesami, bo tam na wsi to się tak za bardzo nie interesowali, a ona żyła, to ona powiedziała, że proszę pana, to jest niemożliwe. Mietek był człowiekiem religijnym i w ogóle myśmy byli wszyscy tu religijni. To jest niemożliwe, żeby on był samobójstw. A pamięta pan, taki był Janusz Trzciński, perkusista. On grał też z Warską, z Królewiczem. To on mi powiedział, panie Krzysztofie, Mietek był zbyt bojaźliwy, żeby popełnić samobójstwo. Jak się słucha wywiadów z koszem, to właśnie to jeden czy tam właśnie, pół, półtora, bardzo niewiele. półtora wywiadu, jak ja pisałem tę książkę, to nie można go było znaleźć tego wywiadu w radiu. Ono później dopiero. To, powiedział, to on tam klarowny głos, precyzyjny, plany założenia rodziny. No, ale z drugiej strony żaden samobójca nie będzie mówił, że zamierza się powiesić. W zeszłym roku, bo było w Polsce 6 tysięcy z groszami samobójstw, ale większość przez powieszenie. Przepraszam, że o tym mówię, ale akurat tak jest, no bo chcemy udowodnić, że to nie jest samobójstwo. Ja uważam też, że nie. I nie zgadzam się z Krystianem, hmm. że on wyskoczył to za bardzo boli przede wszystkim. Także to, to jest niemożliwe. Także... Przejdźmy, panie Krzysztofie, do muzyki, jeśli można. Bo pomyślałem sobie o jednej rzeczy, że przy Koszu, który zmarł tragicznie, pewnie nie rozwikłamy już do końca, czy to, było tragiczny, czy to był tragiczny wypadek, czy samobójstwo, Boże, ale umierając w wieku 29 lat, Kosz nie zostawił specjalnie wielu nagrań. A przecież wszystko, co robił, robił wokół muzyki. Dużo ćwiczył, dużo grał. Przy fortepianie spędzał połowę swojego życia. A jednak nagrań pozostało bardzo niewiele. Raptem jedna autorska płyta. Proszę pamiętać, że dzisiaj, w XXI wieku, każdy może sobie nagrać płytę, nawet w domu, mając telefon komórkowy. Wtedy polskie nagrania wydawały tak zwane te longi, czyli analogowe płyty. I żeby znaleźć się na liście tych artystów w Polish Jazz, no to trzeba było być wybitnym pianistą i czekało się w kolejce. Wybitnym muzykiem i trzeba było czekać w kolejce. Mietek czekał w kolejce, jak wszyscy. I nagrał tylko jedną płytę. Nie było szans, żeby drugą nagrać w serii poli jazz, ale proszę zauważyć, ja dotarłem do wszystkich nagrań radiowych. Wtedy na szczęście dwójka i trójka nagrywały muzykę jazzową. I Mietek on dokonał 90 nagrań, dokładnie 80, 89. Więc na tej podstawie można sobie wyrobić pogląd na temat jego muzyki, bo płyta autorska, wspomnienie to powiedzmy sobie człowiek niewyrobiony muzycznie to nie będzie rozumiał tej jego muzyki. Sam się nie mogłem połapać na czym polega. Z Możdżerem rozmawialiśmy w audycji radiowej po tym filmie. On napisał muzykę, ja tam byłem konsultantem i rozmawialiśmy, no ponieważ jestem znacznie starszy od niego, a robiłem z nim jako pierwszy wywiad też i on był studentem jeszcze, przyjechał do Warszawy z plecaczkiem pamiętam nikt jeszcze nie znał. Więc od tego czasu się znamy utrzymujemy kontakt. To no, rozmawialiśmy na ten temat. No oczywiście wyraża się z atencją na temat muzyki kosza, ale czemu, zgubiłem coś tutaj. Mówiliśmy o Leszku Możdżerze i jego udziale w filmie. No właśnie. Ale był wątek jakiś, który chciałem pociągnąć i coś mi wyleciało, bo za dużo wątków poruszam od razu. Ale wydaje mi się, że to jest ciekawsze niż powiedzmy sobie taka recenzja płyty, jak napisałem. Mówiliśmy o nagraniach i jego pianistyce. No więc właśnie. I te nagrania istnieją. I na przykład, jak się prześledzi te nagrania, to tam mamy wszystko. Od Borodyna do Bitersów. Nagrywał skaldów. I, I chodziło, jeśli chodzi o chodziło Morzera, o to, że na przykład Kosz nagrał u, u taką piosenkę, którą wszyscy znamy, Cała jesteś w z skaldów. To nie jest łatwa piosenka. Ja próbowałem sam to grać. To I od muzyków wiem, że Kosz wymyślił takie akordy, że muzycy korzystają z nich do dzisiaj. Oczywiście e, może gra zupełnie inaczej i warto posłuchać na tej płycie e, ta muzyka z, z tego filmu. I Karel legenda Kosza, ścieżka dźwiękowa. Jak on potrafi to zagrać, no to jest mistrzostwo świata. Niesamowita technika. Kosz gra inaczej oczywiście. Też miał dobrą technikę, ale grał inaczej. E, Kosz uczył się klasyki w średniej szkole muzycznej w Krakowie. Ja dotarłem do pani profesor Romany Witeszczakowej, która była jego nauczycielką i właściwie taką matką, bo w 60 bodajże, jak on był w trzeciej klasie szkoły średniej, to zmarła jego matka, wcześniej ojciec, i on w zasadzie został, był bezdomnym. I to pani Witeszczakowa spowodowała, że jak skończy szkołę, nie miał gdzie pojechać, bo tam ten dom stał zburzony, ten wiejski dom, na tam, gdzie on mieszkał w tym suminie, to ona załatwiła mu pracę w Zakopanem, bo tam jej koleżanka mieszkała, wynajęła pokój, grał w restauracji i zarabiał pieniądze, płacił za mieszkanie. Tam go Jan Byrczek zobaczył, wysłuchał i zaproponował mu, żeby przyjechał do Warszawy na Jazz Jamboree. Także ta muzyka jego była atrakcyjna. Mówi się, że grał, w, czy też jego idolem był Bill Evans. Bill Evans, muzyka dosyć trudna dla przeciętnego zjadacza chleba, ale on zrobił dosyć poważną rewolucję, ponieważ jako pierwszy grał w trio. I on potrafił jeździć po wszystkich festiwalach i grać w trio. Muzycy zazwyczaj posiłkują się jakimś dętym instrumentem. Wtedy jest jakaś taka pełnia. Nie każdy potrafi grać solo, tak jak Adam Makowicz w tej chwili już wyłącznie. Nie potrafią też grać w trio, czy też nie chcą grać w trio, żeby wypełnić cały koncert. Mają obawy. Na przykład z Wojtkiem Karolakiem Świętej Pamięci, niedawno zmarłym, on powiedział, słuchaj, ja nie, solo to nigdy nie będę grał. Nie chcę grać. Są płyty, bo gra na przykład... I gra całkiem nieźle. Pasowskiego i gra tak. całkiem nieźle, ale to o coś innego chodzi, prawda? Że nie każdy czuje się, jak napisał Jerzy Radliński, koś, duszo, nie ma duszy kościuszki. To więc to na tym polega. Ale z drugiej strony mówimy o tym, że Kosz wychował się... W zapadłej dziurze. P wybaczcie Państwo, zacytuję to raz jeszcze, ale bardzo często pojawia się to przy okazji y, rozmów o jego. W biednej zamojskiej wsi. Tak jest. Czyli nie miał dostępu właściwie do niczego. Ale y, poznanie Billa Evansa, szukanie muzyki y, tak zaawansowanej jak y, Evans, wyszukiwanie tych płyt na zamojskiej wsi było przecież w ogóle niemożliwe. I ja, kiedy czytam o tej fascynacji czy też podobieństwie tych dwóch szkół pianistycznych Ewansa i Kosza, to zastanawiam się, jak to jest możliwe, że Kosz mógł się wzorować na kimś, kogo logicznie rzecz biorąc nie był w stanie słuchać, bo nie miał dostępu do żadnych mediów, nagrań, płyt, y taśm, gramofonów, czegokolwiek. W szkole pewnie też nie. To jest zagadka. Ja rozmawiałem z kolegami Mieczysława Kosza, też niewidomymi, którzy mieszkali w Bursie w Krakowie z nim i mi opowiadali, że ktoś przyniósł płytę Wernera Kellera, to jest Sopot 56, festiwal taki niemiecki czy też szwajcarski chyba zespół to był i oni tam grali, to był taki Dixland i ktoś tę płytę przyniósł, mnie te, tego słuchał, potrafił od razu zagrać, co ciekawe. Ale nic nie wiedział o improwizacji, nie wiedział, co jest grane po temacie. Że to się gra na kanwie akordów, tematu i tak dalej. Zresztą Duduś Matuszkiewicz w 1945 jeszcze nie wiedział, bo mi to też opowiadał. Także on tego słuchał i to był jakiś początek. To był jakiś taki początek. Że go to intrygowało. Wtedy, jak masz jakiś zaczyn, to człowiek zaczyna drążyć. To jest tak samo jak wielu mód. Mu... Skoro mówimy o niewidomych, Janusz Skowron, świetny pianista, z Tomkiem Stańko ogrywał, i on był niewidomy odrodzenia. On nie miał żadnych obciążeń, żadnych problemów, poruszał się sam, ponieważ nigdy nie widział. Łatwiej mu było, komputery dobrze znał, miał komputer, który zresztą mu kradli, to też świństwo straszne. Jacyś złodzieje, miał, to, miał problem z tym poważny. Ale on też chodził do szkoły, w Krak laski też, w przedszkole, szkoła krakowska i mówi, że jako dziecko, przepraszam, on w Warszawie był, ale z, z, z tych lasek pojechali do Krakowa i w filharmonii był koncert. I grał kosz. I on mówi, że kosz urządził mi życie. Usłyszałem kosza niewidomego, niewidomego usłyszał i po prostu e, został przy muzyce. Skończył średnią szkołę muzyczną w Warszawie. No to jest też ciekawe, tak w kontekście w ogóle historii muzyki jazzowej, bo przypominam Państwu, że e, pierwszy w historii jazzu Virtuos Art Tatum też był niewidomy. Tak jest. I tych pianistów później w historii muzyki jazzowej, mówię tutaj o świecie, nie tylko o Polsce, było co najmniej kilku, i kiedy dzisiaj wspomina się ich słowa, relacje dorastania, te opowieści dotyczące ich pracy nad techniką, nad harmonią, czy w ogóle pracą nad umiejętnościami pianistycznymi, to wszyscy wspominają i używają słowa intuicja. Że to była taka pianistyka intuicyjna. Oni wyczuwali, co to powinno być. Oni to często słyszeli, ale nie zawsze rozumieli to, co grają, choć potrafili kapitalnie kopiować. I być może kosz. To jest dokładnie ten sam przypadek. Ech. Trudno powiedzieć, dlatego że to jest zagadka, skąd taka wiedza muzyczna u młodego człowieka. No tylko tyle, biblioteka. Był członkiem biblioteki, była tam jego karta, chodził na, na Konwiktorskie i płyt. Druga sprawa, słuchał, słuchał płyt. Jeszcze, żebym nie zapomniał o czym mówimy, ale a propos właśnie płyt. Jak byłem u pani Dąbrowskiej, gdzie mieszkał kosz i wypadł z tego okna i zginął, to w pewnym momencie ona mówi, wie pan co, to niech pan idzie do tamtego pokoju. Ja poszedłem zobaczyć tę barierkę, jak to można wypaść. A ja mówię, jak gdzie są, jego rzeczy może jakieś zostały? On mówi, niech pan zajrzy do szafy, bo nikt tam nie zaglądał nigdy. I ja zajrzałem do tej szafy i co znalazłem? Znalazłem płytę Mieczysława Kosza i, i jakieś dwa programy, które znajdują, znajdą się w Muzeum Jazzu dwa programy i płyta Cherlygo Mingus, Mingusa. E, Psychanthropus Erectus. Charlie Mingus, wybitny kontrabasista. Kontrabasista amerykański. E, także on słuchał po prostu, słuchał nowoczesnej muzyki. No ale to już było w 73 roku, prawda? On tam mieszkał rok, czyli w 1972 mógł tej płyty słuchać. Ale musiał ją wcześniej mieć, prawdopodobnie, jak się przeprowadzał, prawda? Więc on słuchał. Ale tak czy inaczej, żeby człowiek, który w szkole muzycznej uczy się klasyki i nikt tam jazzu nie znał. Wprawdzie profesor Witeszczakowa uczyła też Kurlewicza. On też chodził do średniej szkoły, tam później do wyższej, też grał jazz. Chociaż się nie przyznawał czasami do tego, prawda? Ale jak się przyznał, to go usunięto z uczelni. <grym> Ale później jako dorosły człowiek, jak w klubie grał, ja czasami nie grałem, jak ja zaczął grać Szymanowskiego. Także ja prawda. myślę, że odpowiedź jest prosta. Talent od Pana Boga, jeżeli chodzi o kosza. Nie ma innej możliwości, żeby coś tak. To tak samo jak rodzą się na kamieniu, nie wiem, artyści, którzy potrafią. Ja bym chciał umieć narysować konia na przykład. Prawda? A są ludzie, którzy pięknie dorysują, nikt ich tego nie nauczył. Oni się nauczyli sami. Później, oczywiście, wycyzelowanie to na uczelni takiej czy innej. Prawda. Tak, pomyślałem sobie, drodzy Państwo, że z pewnością są jakieś kwestie, o które chcielibyście zapytać, a ponieważ uczestniczymy w tych spotkaniach wszyscy razem, więc może ktoś z Państwa ma ochotę zapytać naszego gościa o coś, co Was szczególnie jakoś interesuje. No Jerzy Reich dziś zamilkł. Nie wiem, czy to jest oznaka tego, że dziś Jerzy Reich przyniósł coś specjalnego i będzie się tym dzielił w zaciszu jakiegoś zakamarka, ale z drugiej strony myślę, że jest wiele takich kwestii, których my nie zdążymy już dzisiaj poruszyć. Nie zdążymy ich opowiedzieć Państwu, ale zapraszam. Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę na pytanie, to czym prędzej podejdę, podam mikrofon i... Dialog nam się, mam nadzieję, wywiąże. Ja jeszcze może tylko dodam, odnośnie tych niewidomych, bo to jest bardzo ciekawa sprawa. Mnie to zainteresowało. Też i z tego powodu, że niewidomy człowiek gra na instrumencie, a szczególnie na fortepianie. Ja obserwowałem tego Janusza z Kowrona, który też niedawno zmarł. Kiedyś on grał w takiej kawiarni w duecie z basem kontrabasem. I, I tam była szyba. Zanim wszedłem do środka, to obserwowałem go przez szybę, było widać jego ręce. Tak jakby tutaj, to była szyba, ja widziałem od tyłu, jak on gra. Basista i chyba jeszcze perkusista, był w trio grali. Jak on trafiał precyzyjnie lewą ręką, czasami do odległych klawiszy. Nie pomylił się. To nie jest taka gra błyskawiczna, prawda? To jest, wyczuwa się to. A propos, ja tu miałem zapisane też parę nazwisk znakomitych, niewidomych. Wspomniał Pan o Arcie Tejtumie. No to był mistrz świata, rzeczywiście. Potrafił grać wszystko. To takie improwizacje, często oddalające od tematu, że. Czasami się zastanawiałem, jak można wrócić później do, do, do tych. Ale weźmy na przykład Leni Tristano, zupełnie inny, statyczny, skomplikowane rzeczy niewidomy od, od urodzenia. George Shering z kolei atrakcyjny, blokowe akordy, improwizacja melodyjna, ale poznałem, będąc w Nowym Jorku, on się nazywał. Le, Lens Hayward. To był facet. Siedzieliśmy przy barze Jan Bircz. Odwiedziłem Jana Birczka. Prezesa polskiego stowarzyszenia jazzowego kiedyś. Wyjechał w 70. latach. Wkurzył go komunizm, już nie wrócił. Ja tam byłem w 80., tam chyba w szóstym roku. I, I on mnie poznał z nim. Właśnie siedzieliśmy przy barze. On grał, grał ten solo. Później doczytałem, dopiero się że akompaniował wielu największym wokalistkom na świecie. I, i on też nie wiedział. I on mówił, że. Mówi się pan, no jak to co? Normalnie to czarno-skóry. Ja siadam i grałem. I coś jest na rzeczy. Drodzy państwo, na koniec zapytam jeszcze o jedną rzecz naszego gościa. Bo ja sam złapałem się na tym, że swego czasu. Musiałem chyba bronić trochę swojej opinii na ten temat, a dokładnie chodzi o film Macieja Pieprzycy, bo ktoś na jakimś spotkaniu a propos polskiego jazzu zapytał mnie, czy ta biografia wykreowana w tym filmie przez Ogrodnika jest autentyczną biografią kosza. Czy możemy uznać ten film za biograficzny, czy możemy uznać ten film za. Obraz takiej prawdy historycznej. No właśnie. Czy ta biografia w filmie to jest biografia Mieczysława Kosza? W pewnym sensie tylko. Proszę pamiętać, że mówiłem już o tym, że powstały dwa filmy dokumentalne. Jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, jak wygląda biografia Kosza to trzeba obejrzeć Roberta film Roberta Kaczmarka Esencja nastroju. On często w dwójce telewizyjnej jest pokazywany. Myślę, że teraz to na historii, ale w dwójce wielokrotnie, bo mi czasami ktoś do mnie dzwoni, że właśnie jest po raz kolejny. I tam jest prawdziwa biografia. Ja tam się wypowiadam szeroko w różnych miejscach. To po amerykańsku trochę zrobione, że raz ten, raz ten, a sam ten. I mówię o tym tak, jak było w rzeczywistości. Ja podchodzę tak poprawniczemu, czyli tak szczegółowo, prawda? U nas to się ustala stan faktyczny. A później dopiero można troszeczkę sobie po, poimprowizować. Więc ten film jest filmem fabularnym i on nie może być taką regularną biografią, bo byłby nudny po prostu. Biografia człowieka. Jest, jak tak, ja napisałem 150 biogramów tych ludzi do książki, był jazz, przedwojennych osób. To wiem, jak, jak to mniej więcej wygląda. Są atrakcyjne biogramy, ale przeciętność jest przeciętnością po prostu. I musiał dodać, i na przykład konsultowałem scenę, gdzie gra duet fortepianowy i jest Mieczysław Kosz, Adam Makowicz. Nie było nigdy takiego duetu, taki duet nie zagrał, natomiast w filmie jest. W filmie Makowicz nazywa się Danowicz, a Ogrodnik gra Mieczysława Kosza. I oni tam strasznie długo nakręcali tą, tą scenę. Ja już od 23 pojechałem do domu, a oni jeszcze nagrywali. Tak ci artyści są precyzyjni i, i dopóki to nie wyjdzie dobrze, to, to nie wyjdą do studia. Tych dwóch mówię o Ogrodniku, a to z dwóch chyba najlepszych aktorów w tej chwili rozchwytywanych. I, na, i przy okazji dodam, że na przykład e, Ogrodnik jest z Poznania. On chodził do szkoły muzycznej i coś wie na temat muzyki. Tam, nawet ja też chodziłem, więc wiem. Jak nawet on chodził na klarnet czy tam na saksofon, to masz dodatkowe pianino albo vice versa, prawda? E, Natomiast Adamczyk nie miał o tym pojęcia. Laszek Morzer nagrał im na laptopie te ręce, i to było, i oni, ja musiałem to skonsultować, no bo też nie wszystko może przy tym nie było przecież. E, więc oni grali tak, jak tak musieli odegrać, żeby to było widać, tak jakby grali, prawda? Rzeczywiście w duecie. A w duecie się, ja grałem w duecie. W duecie gra inaczej niż, niż solo. Także e, odpowiadając wprost na pytanie. Film i Lenienna, Mietka Kosza jest to film fabularny z inspiracji tej książki. E, Tylko smutek jest piękny. To jest fragment wypowiedzi kosza. To, to nie ja wymyśliłem, taki mądry to nie jestem. Only Sorrow is Beautiful. To tak przetłumaczono tam we Francji, tam przed jakiś pianista. Tam pisze o tym ja zresztą przetłumaczył sobie fragment tej książki, bo inter interesowała go ta muzyka. Coś było niepokojącego w tej koszowej. No, za dużo gadałem Drodzy Państwo, nasz gość dzisiaj zostaje z nami rzecz jasna, jest do Państwa dyspozycji. Natomiast. no. Kiedyś to spotkanie się musiało skończyć i właśnie się nam skończyło, ale jeśli mają Państwo ochotę pozostać z nami, to zachęcam. Tym bardziej, że spotkanie raz jeszcze z bardzo szczególnym gościem, mam nadzieję, że Państwu także się podobało. Jeśli zostaniecie, to być może dowiecie się więcej szczegółów. Naszym gościem był Pan Krzysztof Karpiński.